Cześć wszystkim, witam was serdecznie. O nie, już mamy popsute jedzenie. W The Sims 3, tak, znowu tutaj jesteśmy. Wszyscy są głodni i w ogóle w kiepskim nastroju. Dobra, weź prysznic, skorzystaj. No wiem, że Hector jesteś głodny, chodź na dół. W poprzedniej części Hector i Apollo się zaręczyli, więc w tej części zrobimy im wieczór kawalerski. Czy tu się da jakoś zobaczyć, ile on ma dni wolnych, czy tego się nie da zobaczyć? Bo w sumie fajnie by było dzisiaj to zrobić, tylko że on pracuje do 19:30. A tak fajnie by było, żeby o 19:00 zacząć? No nie wiem. Ale czy ja mogę zaplanować to? Bo to jest jako przyjęcie, co nie? Czy ja to mogę zaplanować, czy... O, Dalia, idziesz już do pracy zaraz. Ja bym to zrobiła w tym pubie, bo to byłoby najbezpieczniejsze, że będziemy mogli tam wejść. A może tu, w tym kujonie, bo to jest klub. No załóżmy, że okej. Okay. Aha, mogę wybrać godzinę, dobra. Wieczór kawalerski. To w sumie może niech dzisiaj pójdzie do pracy, a jutro będzie miał wolne, co nie? Dobra, zróbmy 20. Dobra, no zaprośmy Blinga, no bo to jest chłopak naszej siostry. Fajnie by było zaprosić też Przemysława, bo on chyba jeszcze żyje, co nie? O, jest lada Przemysław. Dobra, i zobaczmy. Dobra, z tymi się przyjaźnimy, więc niech przyjdą. Dobra, jakieś tutaj. Większość tych ludzi to Dalia zna. O nie, ten już się też powtarzał, o matko. O, z tym mieszkała chyba, mieszkał Apollo chyba stamtąd, tam też. Dobra, no jakichś ludzi pozapraszaliśmy na 20. Dobra, spoko. Okej. Dobra, czyli to mamy zaplanowane. Dobra, Dalia zaraz idzie do pracy. Ty też za chwilę właściwie. Także się ogarnij. No i on by dzisiaj musiał z tymi członkami zespołów trochę pogadać. Apollo, wstałeś? No to też chodź coś zjeść. Będziesz głodny. No, leć do pracy. Uj, jaki outfit ma. Taki miał cały czas? Nie wiem. Jakim cudem Hector ma najmniej gwiazdek? Tego naprawdę nie wiem. Dobra, jak sobie użyjesz, to możesz sobie poćwiczyć grę przed pracą, bo ty w sumie na 15 dopiero idziesz. Dobra, ty też się, Apollo, ogarnij. Samochód za 10 tysięcy. Nawet nie mamy 10 tysięcy. Dobra, możesz potem pisać. Aha, nie masz niczego do pisania, dobra. No to też spocznij nową powieść. Czy w ogóle dostaliśmy... Ups. O nie, jaki tytuł? Zwijmy to Rockstar po prostu, że wiecie, gwiazda rocka. Czy my mamy w skrzynce na listy odbierz pocztę? O, no tu na chwilę. Bo nie wiem, czy tam na poczcie nie masz jakichś swoich tych książek napisanych. Co tu byś chciał? Napisać książkę wartą, okej. Okay. O, i możesz przekazać, no super. Tylko szkoda, my stracimy z wyposażenia. Czekajcie, które to są nasze? Te trzy, nie? Muzyczne zasady, ostatnia struna, gram na tobie. Piękne tytuły. Dobra, i jak to skończysz, to wróć do domu. I właściwie zaraz będziemy się szykować do wyjścia. O kurczę, ja zapomniałam im zaznaczyć. Dobra, pogadaj. Poznaj może członków obsady. Okej, okay, no to w sumie Apollo może zamiast wracać do domu, to chodź już tutaj w to miejsce.
Mam nadzieję, że mogą być oboje tutaj. Ty też po pracy. Wow, co za luk do pracy, okej. I ty też po pracy chodź tutaj. Nie wiem, czy to już jest otwarte, ale chyba tak, co nie? Jaki fajerwerkowy ten drink. Wow, i dostaliśmy zniżkę! Chyba pierwszy raz. Ulala, jaki ma look Apollo. Muszę pamiętać, żeby im ustawić jakieś ładne, takie pasujące, wiecie, garnitury. Aha, bo to jest ten imponujący look chyba, bo takie były do wyboru. Co ty robisz? Chodź no tu, Talia, no. Okej. Okay. Chodź tutaj. przywitaj się z Apollo. Talia, jesteś tu, jesteś, no wreszcie. To też sobie może zamów drinka, też może dostaniesz, chociażby ty jesteś głodna. Dla wielu osób pizza. Polo, ktoś do ciebie dzwoni. Odbierz. Też dostaje zniżkę na żarełko. No dobra, może uda nam się to wykonać. Skąd oni tą pizzę tu w barze dostali niby? Jak zrobimy zawołanie rodzinę, to... Wow! Co tu się dzieje? Jakaś tiara tańczy na stole. Też chcę. Ej, patrzcie na... Dalia tutaj je pizzę. A to jej tańczy, kurczę, na stole. O, po prostu... To się nazywa wieczór kawalerski. Ej, bo kiedyś w Trójce było, że tacy strażacy przyjeżdżali na wieczór kawalerski. W sensie nie wiem, czy to jak był panieński może. Nie będzie żadnych strażaków? Przydaliby się. Też chcę tańczyć na stole? Jak się tańczy na stole? Nie wiem, może się powitać. Aha, oni sobie zamawiają inne żarcie, nie chcą naszej pizzy. O, czy to jest cowboy? To jest... W sensie, no to jest cowboy, ale... O Boże, zapomniałam, Hector ma jeszcze rodzinę do tego wszystkiego na swoim wieczorze. A tu przyszli akurat cowboje, obydwoje się nazywają Dan Dan. Myślałam, jak nie będą teraz nam tańczyć, bo się zepsuje wszystko przez urodziny, to będzie trzeba powtórzyć wieczór pański, kawalerski. Jej, już jest dorosły. Dobra, nieważne. Kowboje, tańczcie. O, Lil Blink przyszedł też. Tańczko. Nie, kowboje, wróćcie! No i nie potańczą nam. Bo mieliśmy urodziny. Życie nie jest sprawiedliwe. I pojechały kowboje. No dobrze, trudno się mówi. O nie, super, Hector też ma kryzys wieku średniego. Wy weźcie, panujcie nad sobą. Dobra, poproś Dalię o wygłoszenie tostu. Tostu? Toastu? O nie, czemu się gniewa na Apollo? No, wygłaszaj. To dla swojego brata. Czy Hectorowi się zmieniła fryzura, czy on taką miał? Nie pamiętam. Ale to było smutne, że kowboje tutaj nie potańczyli nam. Dlaczego Apollo tak się wpatruje w nich? Wow! Aż muszę zdjęcie cyknąć. Czemu w czwórce nie ma wieczorów panieńskich? Jakby, come on, gro. Patrzcie, takie piękne rzeczy by też mogły być w czwórce. Ten Apollo z taką martwą miną po prostu. On się z Dalią z jakiegoś powodu nie lubią. Chociaż oni w sumie też mają kiepską relację. Długo to przyjęcie będzie jeszcze trwało? Bo w sumie, nie wiem, może aż do zamknięcia klubu. O, dzień grozy będzie.
Dobra, zamów może sobie. O, możesz zamówić nawet dla Sima, wow. O, roztopiony bałwanek, zamów. Ty też w sumie wypij sobie jakiegoś drinka. Lśniąca maś. Twój ojciec w ogóle tu przyszedł? Ja nie widziałam go. Chyba Przemysław nie przyszedł tutaj. Jak się tańczy na placie? Też chcę tańczyć na placie, no. O, postaw kolejkę drinków. To powinniśmy zrobić. Apollo, postaw kolejkę drinków. Wow, ile drinów! O nie! Hektor! Biedny Hektor zabalował. Co to? Nawet nie próbuj, Apollo, takich rzeczy tutaj sugerować. Wypij sobie drinka. Pochłaniacz smutku. A chciałbyś do toalety. Idź z drinkiem do toalety. O nie, Hektor już w innym miejscu leży na podłodze. No super. Powitaj Tom, bo jej nie powitałaś. Jeszcze nie może spać, bo muzyka mu to gra, bieda wszystko. O, i wraca do domu. Hektor ma dość. Dobra, to ty też wracaj do domu. Trochę ma kiepski nastrój, bo jest głodna, ale jakby jej się to odmieniło. Jak cię nikt nie widzi, już nie przesadzaj, no masz pełne towarzystwo. Rozmawiasz tutaj z kolegami z pracy. Już no nie dramatyzuj. No, Apollo, wstałeś? O, chyba nasz samochód, tak. To leć do pracy. Oj, już po prysznicu, jak zwykle, jak zwykle. Dobra. No i Apollo byś w sumie mógł dalej pisać sobie tą książkę, co ty byś chciał. Oh, chcesz mieć zarost, ale nie wiem, czy będzie tobie pasował. No zobaczmy. Ale no nie wiem, czy będzie ci pasował. W trójce ten zaraz nie wygląda ciekawie, jak dla mnie. O taki na przykład. Trochę taki vibe Adam Mickiewicz. No ten zaraz powiem ci, że to tak... No nie wygląda zbytnio. O, takie bokobrody, czy nie... Bokobrody? Tak, tak to się mówi chyba. Możemy ci dać, nie są jakoś szczególnie widoczne. Przy tych twoich kościach policzkowych, czy wy to widzicie? No nie wiem, czy te dzieci, które stworzą sobie tutaj wspólnie, będą najpiękniejsze. Możemy też taki bardziej look w stylu, nie wiem, Igrzysk Śmierci. Nie, dobra, dajmy mu te bokobrody, zapuścił w sobie, o, niech chłop coś ma od życia. Co prawda nie do końca je widać, ale... Chciał mieć to, proszę bardzo. Dobra, no wezwij kogoś do naprawy prysznica i... Wpisz się zapisanie Rockstar. Fajnie by było... Jakbyś skończył w miarę szybko. On ma jutro i pojutrze wolne, więc myślę, że jutro zrobimy im ślub. W związku z tym. Tylko nie wiem do końca, gdzie ten ślub byśmy robili, bo tu chyba nie ma jakoś tak szczególnie takiego miejsca. Dobra, Dalia jest oczywiście rzepadnięta, także weź prysznic. Ops. I idź do spa. Aha. Wiecie co? Zróbmy może upgrade tego pokoju Dali. Bo ja znowu o tym zapomnę, a jak ktoś słusznie zauważył w komentarzu, ona ma najgorsze łóżko. Więc no nic dziwnego, że biedna się zmęczyła.
Proszę bardzo, sypialnia Bali. Nie jest najpiękniejsza, ale jest w jej kolorze ulubionym. Trochę taka, wiecie, pomieszana z poplątanym. Najważniejsze, że ma lepsze łóżko niż miała. Także super. O, chciałbyś grać na fortepianie. Ale musisz grać na gitarze, żeby zdobyć punkt. Jakbyś chciał też uchu z Apollo. Także w sumie może zaraz to zrobicie, jak tu sobie wbijesz punkcik, bo Apollo by chciał trochę zabawy. A sobie wspólnie ładnie grają, super. Ha, Dalia by w ogóle musieli tu już dokończyć to zadanie, ale to jest słabo u niej z energią. No wreszcie. Aha, bo już ma 9. punkt, no to już wysoko. Dobra, już jest późno, więc w sumie. Proszę bardzo, odpręż się. Ty też się odpręż. Im też by się w sumie przydał upgrade. No, co ty robisz, Apollo? Będziesz światło wyłącz? O to ci chodzi. No co ty? Chodź, no to. No ej! Apollo. Chodź, no. Ja chciałam, żebyście wy tylko uchu, no. Chodź, no tu. Co za ludzie? Proszę bardzo, udało się. Dobra, Apollo też do spanka. Dobra, wszyscy wstali. Aha, ja bym chciała chyba, żebyś Dalia wzięła dzień wolny, bo chciałam zrobić ten ślub dzisiaj. Także weź niepłatny urlop jeden dzień. Szybko, bo zaraz przyjdzie samochód po ciebie. Okej, okay, fajnie. Masz nieodpłatny dzień wolny, po prostu super. Dobra, weź sobie też skorzystaj, weź prysznic. Ty sobie skorzystaj, weź prysznic. Nie wiem, jaki ty masz ogólnie. Czekaj, stój. Jaki ty masz strój elegancki? No super, jeszcze kibel ktoś zepsuł? Aha, to jest twój strój elegancki? Taki sam praktycznie? Okej. Okay. A jaki ty miałeś strój elegancki, bo już nie pamiętam. Żeby tak, wiecie, pasowały do siebie w miarę. Ty masz taki bardzo elegancki chyba, z tego co widzę. Matko, czemu tak ducha zamruczałeś? No taki masz prosty garniturek. Ale w sumie no podoba mi się, pasują te stroje do siebie nawzajem w miarę. Takie są, wiecie, w ich klimacie. Dalia, teraz ty pod prysznic. Apollo, czy ty musisz na nie swoim łóżku? Dobra, urządź przyjęcie w. Tylko czekajcie, bo problemem jest to, czy tu gdzieś jest łóg weselny, czy w sumie oni bez łóku weselnego też mogą się hajtnąć. I to ogólnie, czy jest jakieś takie w miarę romantyczne miejsce? Tu mamy jakiś park. No nie wygląda jakoś szczególnie pięknie. Tu jest jakaś plaża, jaskinia przemytników. A tu jest toaleta. Też nie jest jakoś szczególnie piękne miejsce. A tu? To jest takie miejsce widokowe. Jest toaleta. Tu ogólnie jest to takie cute miejsce. Ale czy oni tu mogą się hajtnąć? I tu jest obok coś takiego. Ej, tutaj simów w środku widać. Czy oni się ruszają? A? To jest w ogóle piwnica? Dziwne. Czy jak moi simowie. Aha, bo tu są. Tu można wejść do środka? Bo tu są te schody. Oh my god, ja nie wiedziałam o tym. I to w sumie byłoby cute wziąć ślub sobie na to.
tych kwiatuszkach. No zobaczymy, jak się da tutaj wybrać to miejsce. Aha, bo to jest motyla esplanada. Dobra, no urządź przyjęcie wy. No ja bym chciała tu wyłączny dostęp, żeby nam się tu nie połantało za dużo simów. Wesele. Wizytowy. Okej. Okay. Dobra, zapraszamy Ladę. Zapraszamy Blinga. Możemy tego Bastera i tą Dalię zaprosić, bo to są tacy jacyś nasi niby znajomi. No i chyba tyle. Nie zapraszajmy, nie wiadomo ich jak dużo, no bo... Dobra. Niech będzie tak. I co? To czekajcie, może ja wejdę szybko w edycję miasta. O nie, pierwsi goście już przybyli. Chodźcie tu szybko. Nie widzę tych pierwszych gości tutaj, ale okej. Okay. Mam nadzieję, że oni tu przyjdą i wejdą do tej motylarni. Serio, tu motylki latają w środku? Ło, ale idealne miejsce na wesele. Jak słodko. Nie stać nas na samochód, weź. Weźcie, przystańcie. No dobra, możesz w sumie przygotować szybkie drinki. Dobra, ty siadaj już tu. Dobra, daj mu buziaka. Komu dzwoni telefon? Bling, czy ciebie tu miało nie być? Na którym ja dałam ten przyjęcie, bo ja już nie wiem. A dobra, już ktoś przyszedł. Czemu jest taki zszokowany? Nie wiedziałeś, że oni są razem? No. Gdzie wy jesteście? Czy wy możecie tu wszyscy przyjść? O, Przemysław idzie. To weź się przywitaj ze swoim ojcem. Przyjazne. Entuzjazmuj się ślubem. To potem możesz go powitać. O! Są wierni wobec siebie, jak słodko. Jej, Dalia przytomka. Ten książkę czyta. Dobra, no już chyba czas. Dobra, usiądź tu. O nie, temu się chce z toalety. No, za późno. Dobra, bierzcie ślub, bo już się słońce zachodzi. Będzie tu ciemno zaraz pewnie. No. No jasne, że wezmę z tobą ślub, stary. A, jak słodko. Gdzie są motyle? Wcześniej była... Ups, a teraz nie ma? Czekajcie, musimy znaleźć dobry kąt na ujęcie. No. No. Widzicie, jakie te kwiatki? Widzicie te kwiatki na tym łuku? On szuka obrączek, czy co? Brzuszek cię boli? No. Proszę się hajtać. Nie mogę odwrócić wzroku od tych kwiatków, tak brzydko wklejonych. O, i patrzcie na to różowe niebo. No. No. Brawo! Można sypać róże... Roże... What? Nie różem. Ryżem. No. Oj, mają nazwisko teraz Lada Bloom. No. Czemu oni się teraz masują pod tym łukiem? O, i teraz Hektor ma trzy gwiazdki z jakiegoś powodu? Komu dzwoni telefon? Hektorowi. No nie teraz. W ślub bierzem. Dobra, gdzie jest to ciacho?
Dawaj do ciacho, będziemy je kroić. Podejdź, podejdź. Dalia też podejdź. I pokrój tort weselny. O, tam się triki fruwają, jak fajnie. Yeah, ciasto! O, Apollo kroi ciacho. Aha, no i to tyle. No, proszę bardzo, jakie ładne ciasto w środku różowe. Smacznego. O, Hector teraz z brzdą, Karla wszystkich. No patrzcie, jakie to piękne wesele. O, ta by chciała uchu z Lilem. Jakby... O! A ten bębny wyciągnął i razem grają. Po prostu couple goals normalnie. A ty możesz też do niej dołączyć? Masz gitarę. Komu się chce do toalety? O, oni razem tańczą. Wow, niesamowite wesele. Uuu, jakie niebo ładne. Tak mu to ciągle chce się do toalety. Jeszcze nie był w tej toalecie. Może tutaj nie ma. Słuchaj, skargi? Dobra. 23 to chyba koniec na wesele. O, Przemysław. Przywitaj się z nim. Nie, to idźcie przywitać. Booster, Duster, czy jak tam ci... Możesz iść do toalety. Czemu oni się polewają alkoholem, nie wiem. Dobra, idźcie do domu. A wy czemu się kłócicie? Co ty? Stop. Czy wy musicie się kłócić na, tutaj na tym weselu? Przeproś, Hektora. Czemu jesteś nieuprzejma? No, oni raczej nie nadają na tych samych falach. To może być taką pierwszą oznaką, że powinni przestać mieszkać razem. Może tak być. W ogóle każdy wraca oddzielnie. Co? Polo. Jakbym cię normalnie tutaj... Weź przestań. Jakby nie zaczynaj tu ze mną, Apollo, okej? Okay? Nie życzę sobie takich rzeczy. Okej, okay, no i dostali kilka dni wolnych. Dlatego właśnie... chciałam wziąć ślub teraz, żeby tutaj, wiecie... Jeden dzień przeleciał, który i tak miał wolne, co nie? Dobrze. Ogólnie się zastanawiałam nad tym, bo tutaj w The Sims 3 ogólnie jest taka funkcja, że możemy kupić dodatkowy dom, co nie? Ups, nie to, nie to, nie to. Tu. O, kup dodatkowy dom. I tak się zastanawiałam, czy tego nie zrobić i wtedy, wiecie, Dalia by mogła się wyprowadzić na przykład, albo dla niej kupić jakiś dom, tylko że, wiecie, oni pieniędzy nie mają zbytnio na ten moment, dlatego to jest takie trudne. Ale no, tutaj już ma 16 dni do zmiany, on ma 18, więc w sumie już też bym chciała, wiecie, żeby oni mieli dziecko. A w tym domu tak trochę, no, ciężko. Ciężko o to. Dlatego, no, nie wiem. Jeszcze, jak to się potoczy. A też w sumie to wy to byście mogli tutaj jakieś uchu. Proszę bardzo. O, Lada Bloom, jak słodko. Weź, nie śpi, tylko chodź uchu. Bara, bara, Hector. No. No i zakończony dzień, dobrze. No ale to już nie wyjęłaś z łóżka. Idź spać. Już do rana wytrzymasz. Nie umrzesz z głodu. No dobrze, tutaj sobie zakończymy tą część. Powiem wam szczerze, że nie wiem do końca co zrobić z tą Dalią. Bo z jednej strony chciałabym nią może jeszcze trochę pograć, a z drugiej strony tak... Ciężko, wiecie, mi się aż skupić na tylu filmach naraz, żeby im to wszystko ogarniać i... Jakby tą karierę zawsze możemy i aspiracje wykonać, którymś, jak, nie wiem, ich dzieckiem, czy jakoś w ogóle, a Dalia może się wyprowadzić. No bo na ten moment tak trochę nie mają tutaj miejsca, wiecie, po prostu na to dziecko.
Ops, niechcący mu skasowałam. No ale dobra, no zobaczymy. Do kolejnej części się jeszcze zastanowię nad tematem. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!